Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, jakby to powiedzieli nasi wybitni piłkarze zarabiający miliony złotych i eurów, wykonaliśmy plan minimum, to znaczy zbiórka na rzecz niepełnosprawnych dzieci z klubu Stacyjka w Bystrzycy Kłodzkiej osiągnęła poziom 20 tysięcy złotych, ponad 20 tysięcy, przed chwilą to sprawdzałem, jest 20 tysięcy z hakiem. Ale my, proszę Państwa, nie jesteśmy piłkarzami polskimi. Mamy swoje ambicje i mamy swoje cele. I tym celem zawsze i wszędzie powinien być cel maksimum. Także będę bardzo wdzięczny, proszę Państwa, za wsparcie biurki, tak żeby ta kwota rosła w oczach, a mamy jeszcze na to całe 2 tygodnie. Dziękuję za już, proszę za jeszcze i zmierzamy w kierunku celów maksimum. Proszę Państwa, i zdaje się, że w podobnym kierunku, tylko tak fałszywie, opacznie pojętym, wędruje nasz rząd umiłowany, a tym razem chodzi o ministra Adamczyka, który właśnie ogłosił nowy plan dla miast i wsi, a w szczególności dla wsi, a ma to polegać, proszę Państwa, na obowiązkowym czipowaniu psów. No samo słowo, czyli chipy, robiły przez ostatnie 2 lata wielką karierę. Proszę Państwa, ja zawsze oddzielałem, starałem się przynajmniej oddzielać najdurniejsze teorie, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, od tego, co rzeczywistością i faktem jest. Na przykład, jeżeli chodzi o chipowanie, no to cały program miał być opracowany w Pentagonie i polegało to między innymi na tym, że wszczepiony człowiekowi, nie psu, chip miał kontrolować, czy człowiek jest, czy nie jest zarażony najmodniejszą chorobą na świecie. No ale na szczęście ten, jak i wiele innych szalonych, idiotycznych pomysłów naukowców, przynajmniej tak się to tytułują, a dla mnie to są pseudonaukowcy gdzieś tam z klasy filmowej B hollywoodzkich produkcji, upadł i to upadł z wielkim hukiem. Natomiast powstaje takie najprostsze pytanie, proszę Państwa, i najprostsza analogia, która zapewne się pojawi w hurtowych ilościach. Mianowicie, a właściwie już gotowa diagnoza, która mówi dzisiaj psy, jutro my. Czy to zmierza, proszę Państwa, w tym kierunku? Ja już zwracałem kilkukrotnie uwagę na to, że w tej chwili jedynym sposobem na to, aby nie być inwigilowanym, a jesteśmy inwigilowani na tysiące sposobów, oczywiście głównie przez urządzenia elektroniczne wszelkiego rodzaju, których używamy, no między innymi tych urządzeń, których Państwo używacie do oglądania polskiej chaty. Więc jedynym sposobem na to, realnym, rzeczywistym jest, proszę Państwa, nie używanie tego typu zdobyczy cywilizacji, jak telefony, komputery, a nawet telewizory, bo przecież była też głośna afera, zdaje się, że z jednym najbardziej popularnych producentów i telefonów, i telewizorów, a mianowicie te odbiorniki telewizyjne miały w sobie sprzęt, który pozwalał nasłuchiwać i podglądać użytkowników tych urządzeń. Proszę Państwa, nie ma innego sposobu, innej metody. Natomiast czy to będzie chip, czy to będzie telefon, czy to będzie komputer, czy to będzie telewizor, czy monitoring w tak zwanej chmurze. No taki monitoring, jak sam posiadam, kiedy mnie nawiedzali zwolennicy jednej z bardziej znanych w Polsce fundacji oklejonej serduszkami. To wszystko, proszę Państwa, jest szpieg. To wszystko jest inwigilacja. Nie jest też żadną tajemnicą, że przecież nasze rozmowy, nasze SMS-y są przechowywane na serwerach operatorów. Przecież służby, w tym policja, prosi o operatorów telefonów. Oczywiście to się odbywa w warunkach
pozwolenia ze strony sądu, część operacji chyba można na z poziomu prokuratury wykonać. Prosi operatorów o to, aby sprawdzili, jaki był przebieg rozmów, gdzie się znajdował dany użytkownik telefonu. To wszystko, proszę Państwa, nie są teorie spiskowe, to są wszystko dane, twarde fakty, z którymi można się zapoznać w tysiącu miejsc, tysiącu źródeł. No to teraz się tak racjonalnie zastanowić nad tym, co tam władza kochana wymyśliła z tym słowo obowiązek tu jest kluczowe. Czy to dlatego się należy bać o stronę inwigilacji? Tutaj, proszę Państwa, możecie wylewać na mnie żale i pukać się w czoło, ale uważam, że absolutnie nie, bo tak jak mówię, mamy tyle systemów szpiegujących i inwigilujących nas, funkcjonujemy w tylu bazach osobowych, czy tego chcemy, czy nie chcemy, bo poczynając od różnych ePUAP-ów przez bazy medyczne, gdzie tam już w ogóle są zbierane najbardziej intymne wiadomości na nasz temat, a wiadomo, że po tym okresie szaleństwa dwuletnim, to jeszcze przybrało na sile. Ja się, proszę Państwa, żadnych chipów nie boję, bo my jesteśmy chipami obstawiani ze wszystkich stron. Natomiast słowo obowiązek i wyjaśnienie, dlaczego ten obowiązek ma ciążyć na właścicielach psów, no to już troszeczkę mnie niepokoi, a nawet bardzo mnie niepokoi, bo teoretycznie to ma służyć temu, aby właściciele psów ani się nad zwierzętami nie znęcali, a przede wszystkim nie porzucali gdzieś tam w lesie na polnych drogach. A proszę Państwa, ja z tym niestety do czynienia mam i to dość mocno, bo dwa psy, które się u mnie znalazły, dwa kundelki, to właśnie w taki sposób zostały pozostawione przez właścicieli czy właściciela w lesie i myśmy je ze starą przygarnęli. Proszę Państwa, to oczywiście nie spełni swojego zadania, bo kto zna realia wiejskie, a tu się dzieją naprawdę różne rzeczy, to już nie wygląda tak jak kiedyś, bo ja za komuny to pamiętam, za PRL-u to rzeczywiście było to przerażające trochę, jak wyglądały te obejścia wiejskie, gdzie ten pies bardzo często całe życie spędził na łańcuchu. No to nie jest, to jest naprawdę pieskie życie. Ja jakoś nie jestem zwolennikiem tego rodzaju traktowania zwierząt w taki sposób. No ale to trzeba pamiętać o tym, że ci właściciele, którzy mają takie podejście do zwierząt, no to i oni z chipami sobie poradzą. Natomiast co to oznacza dla normalnych właścicieli? No oznacza wydatek, oznacza możliwość jakiejś kontroli dodatkowej pod byle, no za przeproszeniem, pierdnięciem, czy pod byle życzliwością sąsiada, który gdzieś tam zadzwoni do jakiejś inspekcji weterynaryjnej, a ci będą śledzić, co tam się w ostatnim czasie w chipie działo. No i to pod tym względem to rzeczywiście można sobie wrócić do tego pytania, czy to będzie tak, że dzisiaj pies, jutro my. I tego można się obawiać, że no to już jakby jest bezpośrednie zderzenie szpiegowania z egzekwowaniem tego, co się wyszpieguje. Ale to, proszę Państwa, tak jak mówię, no ci najbardziej, nawet no już nazywając rzeczy po imieniu i ludzi, którzy na to miano nie zwołują po imieniu, czyli zwyrodnialcy, którzy się znęcają nad zwierzętami, to Państwo myślicie, że oni będą dbali o jakieś chipy? No pewnie na forach internetowych się pojawi 1000 instrukcji, jak tam, mówiąc brutalnie, wydłubać tego chipa z psa i dać sobie i radzić sobie z tym na wiele, wiele sposobów. Więc mamy do czynienia z kolejną akcją, w której jakiś szwagier zarobi na imporcie chipów z Chin prawdopodobnie. No inny szwagier zarobi na implementowaniu tego, nie wiem, czy to będzie wszczepiane pod skórę, czy to będzie jakoś na obroże, chyba nie ma większego sensu, no bo to zawsze będzie się można tłumaczyć, że się obroże zostawiło w domu, albo parę jeszcze innych wyjaśnień i po chipie. No w każdym razie to jest taki kolejny element dyscyplinujący społeczeństwo. Tym razem będzie nas Państwo śledzić, czy my jesteśmy, czy odpowiednio traktujemy swoich milusińskich, czy też nieodpowiednio. I tutaj znowu, proszę Państwa, zderzają się różne wartości. No tak jak było w przypadku
paranoi pandemicznej, to chroń siebie i dziadka, czy tam wnuczek, babcie i na odwór. Czyli teoretycznie szlachetny cel, bo przecież żaden zdrowomyślący człowiek i przyzwoity nie powie, że właściciel, a niestety są takie osobniki, które twierdzą, mój pies, mogę robić z nim co sobie tylko żywnie życzę. No ale jeśli się przekroczy kolejną granicę, no wolności, proszę Państwa, swobód obywatelskich tak naprawdę i pozwoli się władzy kontrolować w tym zakresie, no to rzeczywiście to pytanie, czy po psie będziemy my, staje się zasadne. Ja od tej strony takich rzeczy, proszę Państwa, zawsze się obawiam. Natomiast o to, że będę monitorowany za pomocą mikro czy makro urządzenia elektronicznego, no to proszę Państwa, to już są tylko techniczne szczegóły, techniczne detale i trzeba sobie zdawać sprawę, jeśli użytkujemy tego rodzaju sprzęt, no to nie ma siły, żebyśmy zachowali swoją intymność, swoją prywatność. To wszystko, proszę Państwa, no mówiąc w skrócie, jest pod nadsłuchem i pod wideo. Gorąco polecam, bez względu na to, co wam będziecie słyszeć, zakrywanie kamerek w komputerach. No oczywiście to samo dotyczy telefonów. Jeśli chcecie zachować trochę prywatności, to pamiętajcie, że to są urządzenia, tak jak się kiedyś nazywało pluskwy, to są bardziej rozbudowane pluskwy, które spisują wasze czyny i rozmowy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Wszędzie tam, gdzie władza próbuje dokopać się do tego, co robią obywatele, to jest niebezpieczny sygnał, dlatego ja jakoś piał zachwytu nad tym pomysłem nie będę, ale z drugiej strony przypominam, a być może niektórych uświadamiam, że to wszystko jest, proszę Państwa, pic na wodę, ponieważ z każdej strony i przy pomocy kilku sposobów, wielu urządzeń jesteśmy inwigilowani i dane na nasz temat są zbierane przez wiele podmiotów i tu nie tylko chodzi o władzę, nawet bym powiedział, że w tej chwili różni operatorzy elektroniczni, łącznie z gigantem, który jest właścicielem też tej platformy, mają chyba znacznie większe możliwości niż rządy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.